Moi drodzy, jestem mega szczęśliwy, ponieważ do gry, no muszę od razu na samym początku to powiedzieć, zostaje dodany nowy legendarny zadymiarz. Dokładnie legendarna zadymiara, ale jak ona się nazywa, jakie ma super umiejętności, bo to jest totalnie coś nowego, za chwileczkę wszystkiego się dowiecie, a wraz z nową aktualizacją do gry zostaną dodane jeszcze ciekawe zmiany, więc oglądajcie do samego końca. No i oczywiście, jeżeli wpadliście zobaczyć, co nowego nas czeka w świecie Brawl Stars, strzelopeczkę w górę, jeżeli uważasz, że robię dobrą robotę. No i oczywiście zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Na samym początku filmu Dani i Paula informują nas, że wciąż pracują nad usprawnieniem klanów, ale chcą się z nami podzielić czymś legendarnym. Czy to butelka napoju energetycznego, Max? Nie, nie, nie. To nasz najnowszy legendarny zadymiarz, Meg! Meg jest nowym członkiem trio Max, Serge oraz Meg. Jest ona serwisantem automatów do sprzedaży napojów. Czego ten super cel nie wymyśli? Znacie w ogóle w życiu realnym jakiegoś serwisanta automatów do napojów? Albo widzieliście chociaż na oczy kiedyś takiego gościa? Bo ja jeszcze nie. Jest bardzo mądrą dziewczyną, która zawsze chciała być super bohaterem, tak jak Max i Serge. No tutaj czuję, moi drodzy, jakieś pokrewieństwo Meg z Jessie. Może to są jakieś przyrodnie siostry, kuzynki? Kto wie? Ale Max uważa, że nie jest jeszcze na to gotowa, więc nigdy nie pozwala Meg dołączyć do walki. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo Meg jest uparta i tak zawsze szła walczyć. Meg ma mały pistolet na śruby, który zdaje małe obrażenia, o średnim zasięgu. I nie ma też ona zbytnio dużo punktów życia. Ale to jej nie przeszkadza, bo wszystko się zmienia, kiedy naładuje swój Super Ultimate Attack. Po użyciu super ataku przywołuje ona automatowego bota, który czyni ją niepowstrzymaną. No i tutaj, moi drodzy, troszeczkę pomysł podwalony z Fortnite'ika, że tak powiem, bo pamiętacie, kilka sezonów wstecz były boty, mechy w Fortnite'cie, gdzie można było nimi grać, skoczyć do nich, strzelać rakietami. No i tutaj ten sam pomysł jest zaczerpnięty. Pewnie Fortnite też zaczerpnął ten pomysł z jakiejś innej gry. Możecie dać znać w sumie w komentarzu z jakiej. Ale ja się cieszę z takich fajnych zmian, które wprowadzają do gry, bo z pewnością zmieni to rozgrywkę i uczyni grę bardziej ciekawą. Jej głównym atakiem są dwa śmiertelnie niebezpieczne laserowe działa, które wystrzeliwują aż 8 pocisków. Podczas tej przemiany jej super atak zadaje ogromną ilość obrażeń wszystkim przeciwnikom w jej zasięgu. Ładuje się on dość szybko, niezależnie od zadawanych obrażeń. Ale bądźmy ostrożni, bo gdy Meg używa swojego bota, to jego punkty życia cały czas powoli maleją, aż do chwili, gdy po osiągnięciu poziomu 0 HP, Meg wraca do swojej pierwotnej formy, a bot niestety się psuje. Więc jedyną opcją, aby pokonać naszą inteligentną Meg, trzeba ją zabić w pierwotnej formie. Nieźle to sobie wymyśliła, co? Jest ona już 6. legendarnym zadymiarzem i zostanie ona dodana do gry wraz z najnowszą aktualizacją, która z pewnością pojawi się w ciągu tygodnia. Nie mam pojęcia kiedy, no ale wy dajcie znać w komentarzu, czy już udało wam się odblokować wszystkich legendarnych zadymiarzy. Jakich legendarnych zadymiarzy macie, jakich nie macie. Ja mam je wszystkie i mam nadzieję, że uda mi się w łatwy sposób odblokować Meg, no bo nie oszukujmy się, tak? No, ostatnio wydawałem prawie 300 czy 400 zł na megaboksy, żeby odblokować legendę. No i mam nadzieję, że tym razem się Supercell zlituje i RNG mi dopisze. Więc jeżeli też chciałbyś odblokować szybko legendę, no to strzel łapkę w górę, może to nam pomoże. Do gry zostaną dodane też dwa nowe skiny. Jeden z programu Supercell Make, czyli Gladiator Colette. Czyli Colette w formie gladiatorki. Na głowie ma bardzo fajny hełm z pióropuszem w kształcie serduszka, różową pelerynę. Na rękach ma, nie wiem, jakieś takie rękawice żelazne, też w kształcie serduszek. No i oczywiście jej strzał teraz ma też nową animację i wygląda jak lecące, przekute strzałą serduszko. Generalnie ten skin oceniam na mocne 7 na 10, ale mam nadzieję, że jak będę miał już go dostępnego w wersji deweloperskiej, to sobie go dokładnie przetestujemy. No i moi kochani, w końcu się doczekałem na skin do 8-bitowca. V8 Beat. Tutaj oczywiście nawiązanie do silników V8, no i wygląda on jak taki mały dystrybutor na benzynę. Jeżeli zatankujemy do pełna nasz samochód, no to oczywiście mu się zapalą w oczach gwiazdki. A tak wygląda bardzo fajnie, czerwona kolorystyka. Tym razem strzela z pistoletu, którym się tankuje paliwo.
V8 Bita będziemy mogli zgarnąć za darmo, jestem mega zadowolony, a będziemy mogli zawalczyć o niego w turnieju, który będzie w październiku i będzie to Retropolis Challenge. Ja się cieszę, ponieważ do 8-bitowca dawno nowego skina nie było. Retropolis, moi kochani, powraca do gry. W skład Retropolis wchodzi Brock, 8-bitowiec, Barley, Karl oraz Mortis. Jeżeli kupimy skiny do wszystkich tych postaci, otrzymamy specjalne piny. Limitowane, ja z pewnością to zrobię i dla was nagram taki odcineczek, a wy, jeżeli będziecie kupowali jakieś skiny, nie zapomnijcie użyć kodu FARREL w sklepie Brawl Stars. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę bardzo dużo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. No i oczywiście nagrywajcie krótkie filmiki, które później możecie mi podesłać na mój e-mail, który znajdziecie w opisie i wasz filmik trafi do maszyny losującej. Osoba, która wygra, otrzymuje kod PSC o wartości Megaboxa, a zawsze na początku moich odcinków wyłaniam szczęśliwych zwycięzców. Za wszystkich oczywiście mocno trzymam kciuki, a teraz zobaczmy, co dalej przynosi nam nowa aktualizacja. Dani i Paula informują nas o zmianach w klubach. Już niebawem nasz klub będzie miał tylko 30 osób ze 100, nie 100. I ma to niby usprawnić rozgrywkę, żeby było dużo aktywnych graczy w klanie. I z pewnością wtedy prowadzą jakieś wojny klanów, jak było w przypadku Clash Royale. Ja się mega jaram. Zapraszam wszystkich oczywiście aktywnych graczy do mojego klubu, The FARREL Team. Tutaj wam się gdzieś teraz wyświetla hashtag klubu, więc jeżeli jesteście aktywni, zapraszam. Kolejną ciekawą zmianą jest randomizer, czyli urządzenie, które automatycznie nam z puli danych skinów, jakich mamy dostępnych, losuje jeden skin, w którym gramy w meczu. Tak jak na przykład w przypadku Jessie mamy dostępne 4 skiny, no to wybieramy sobie 4 skiny, którymi zawsze gramy, zaznaczamy je i po prostu jak odpalamy meczek, no to losuje nam losowy skin. Bardzo fajna opcja, bo nie ukrywam, też łapię się na tym, że mam dużo skinów do danej postaci, a innymi skinami w ogóle nie gram, ponieważ mi się nie chce co chwilę na przykład co mecz zmieniać. A teraz będzie nam się to samo zmieniało, więc jeżeli uważacie, że to jest spoko, no to dajcie znać oczywiście w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Zostaje ulepszony czat w klanach, od teraz będziemy mogli używać pinów w rozmowach. Zostaną dodane do gry nowe animowane piny do mrocznego Lorda Spike'a. Ja ten skin posiadam, więc się cieszę. Jak co aktualizacje, kolejne postacie dostają srebrne i złote skiny. Tym razem będzie to 8-bitowiec Poco, Brock, Pam oraz Max. No i oczywiście zła królowa Pam, która kosztowała 300 gemów, dostaje nowe dźwięki. W końcu, bo tamte były beznadziejne. Na samym końcu pojawia się Ryan przebrany za Daniego i jest napisane, ciąg dalszy nastąpi, więc z pewnością jakiś Brawl Talk za miesiąc pojawi się i będzie kontynuowany, więc mega się jaram. Jeżeli wam się dzisiejszy odcineczek podobał, zostaw łapkę w górę. Zapraszam wszystkich oczywiście jeszcze na pixieshop.pl po najlepsze koszulki w sieci. Do każdego zamówienia otrzymujecie moje i JJ-ki zdjęcie z naszymi własnoręcznymi autografami. Różne kolorowe wlepki, więc wbijajcie. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku Zadymiarze. Trzymajcie się, cześć!